Cześć, siema, witajcie na moim kanale z tej strony Rolmed Games. W dzisiejszym odcinku pojadę sprzedać mleko. No aktualnie no, mleko cena to nie powala, było 2 zł, a teraz złoty 50. No 50 groszy poszło na dół, no, niestety. Myślę, że jeszcze może pójdzie do góry, no ale na dzień dzisiejszy muszę sprzedać to mleko, no bo mam pełny zbiornik. Tam trochę jest tego mleka, to jest 3 zbiorniki po 3000, no to prawie 9000 litrów. No i tego, muszę to sprzedać. No, pojadę 60 sprzedać. No, trochę się tu zabrudziła przy ostatniej pracy, przy oborniku. Jak tu widać, jest trochę brudna. No ale to nic nie przeszkadza. Dobra, nie będę to przeciągać. Wsiadamy do środka. Aby to wyłączę. No i podczepiłem sobie beczkę. A to ja powinno pasować. Podciągnę ręcznie, żeby mi nie odjechał. No, beczka to jest marki tam, nie wiem jaki dokładnie, ale to jest białoruska. No, spełnia wymogi przewozu mleka, przede wszystkim to najważniejsze. No inne nie mogę znaleźć. Ciężko znaleźć taką beczkę w ogóle. No, taka akurat no, jest tutaj. O, zbiornik ma 3200 litrów. Tu nawet jest skala. Więc no, dosyć spoko jest. No, tylko światła brakuje z tyłu. No i tego. Dobra, nie będę przedłużać. Tu podczepię te hamulce. Tu hamulce ma. No i jedziemy. O, tutaj właśnie mam ten panel z mlekiem. No to jest prawie, no mówię, 3 zbiorniki tego mleka. Znaczy się tych beczek, czy to lubię, nie? O, tu leci. To jest pełne 3200. A mi zostało tu jeszcze do... No, jeszcze jest 3 kursy. No jeszcze obornika całego tu nie wywiozę, jeszcze mi zostało. Jeszcze myślałem, że tutaj obok tego tu wywieźć i posadzić ziemniaki, ale to zrobię później, gdy w innych odcinkach. No tu dosyć spora górka jest, że tego na kamerze akurat nie widać, ale no jest. Jest góra. O, tam oddali sąsiad sieje ten owiec. Chyba coś mi się zepsuło, bo stanął. Chyba paliwa mu zabrakło. No i tu jest to właśnie ta mleczarnia cała. Właśnie nie mam daleko tutaj, na parę metrów i jesteśmy na miejscu. No tutaj właśnie przyjmują mleko. No, nawet spoko, 5000. No, widzę, że panu mleko się rozlało. No, słabo, słabo. Chyba taki zadowolony jest.
Jak umrzywało, jestem zadowolony z tego. To jest pracownik tej mięsarni. Jak on czegoś nie wyleje, to on chyba jest chory. Nie? Chcemy zobaczyć, co ten pracownik, tam, znaczy co ten sąsiad, co tam w niego się dzieje. A jak widzicie, no stanął tutaj. Co się stało? A, czekaj, ja panu pomogę tylko. Podjadamy tu trochę bliżej. Może pan jechać, jest naprawione. Szczynia mu się zakleszczyła. Kurczę blade. Nie mógł odblokować. I tak i nosieje tutaj. Owiec. O, to zwiększymy. Córeczka. No. Tak to się dzieje na tej wsi. Dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, to dajcie subskrypcję oraz łapkę w górę. To, no i to by było w sumie na tyle. Jeśli chcecie być oczywiście na bieżąco z moim kanałem. Więc trzymajcie się wszyscy. Cześć.